Minęła 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Pluciuchu, naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. W dzisiejszym materiale oczywiście będę robił pewne przytyki do tak zwanych organizacji genderowych, które mimo tego, że biorą masę kasy, w tym z naszych podatków, bo one głównie są utrzymywane z pieniędzy publicznych bezpośrednio lub pośrednio przez przeróżne granty, zadania, inne tego typu rzeczy, to nie umieją zrobić nawet rzeczy podstawowej, takie jak zdefiniowanie dokładne płci. I tak, dzisiaj będzie spis i charakterystyka rzekomo wszystkich 56 płci, jakie mogą występować. Jak się za chwilę przekonacie, te organizacje, które właśnie tak kosztują masę kasy i się wpierdzielają bardzo brutalnie w nasze życie, nie umieją dobrze tych płci zdefiniować. One będą takie nijakie, ale nie o to chodzi, że ci ludzie, którzy należą do tych płci, są nijakie, tylko że często będą takie sytuacje, że dwie, trzy, cztery nazwy będą znaczyły praktycznie to samo lub moim zdaniem nawet dokładnie to samo, co trochę zaczyna wyglądać tak, jakby ktoś sztucznie próbował zawyżać, pączkować liczbę tych i tak już, aż boję się użyć słowa, nie do końca naturalnych płci, w każdym razie innych niż mężczyzna i kobieta. Pytanie po co? Żeby narobić jeszcze większego bałaganu, bo czym się różni female od woman? No to ciężko tak w zasadzie dwa słowa oznaczające to samo, nie? Kobieta i płeć żeńska. No, okazuje się, że w genderyzmie nie do końca to samo, co ma gigantyczne znaczenie, bo są płcie na przykład male to female, male to woman i to podobno nie jest dokładnie to samo, albo cis female, cis woman, właśnie więc to potem się wszystko tak bardzo nakłada na siebie, że się tak wyrażę. Natomiast, i to chciałbym, żeby bardzo wyraźnie wybrzmiało, o ile do większości organizacji genderowych po tym, jak próbowałem się z nimi skontaktować, próbowałem dzwonić, próbowałem wysyłać różne maile, między innymi po to, żeby mnie trochę poinformowały, czym się właśnie te przeróżne płcie różnią i czy mogłyby mi udzielić jakiegoś wsparcia, wytłumaczyć, no to moje zdanie nie jest zbyt wysokie na ich temat. O tyle, nie chciałbym, żeby cokolwiek, co w tym vlogu padnie, było odebrane jako jakikolwiek przytyk lub, nie daj Boże, atak na osoby, które, nazwijmy to tak oględnie, mają jakieś problemy z określeniem własnej płci. Słuchajcie, jest zasadnicza różnica między robieniem przytyków organizacji, która wygląda na to, że nic nie robi, a kosztuje masę kasę i tylko wprowadza zamieszanie, i tu moim zdaniem jest to zupełnie okej, a robieniem przytyku osobie, która, jeżeli nie są spełnione żadne inne warunki, na przykład ta osoba nie jest zołzą, ani nie krzywdzi ludzi, to w żaden sposób nie zasłużyła, żeby ją krzywdzić. Więc ja też tego nie będę robił. I dlatego jeszcze chciałbym, żebyśmy wszyscy trochę się zastanowili i wykazali się takim zrozumieniem. Okej, może nam się nie podobać dzisiejszy świat, może nam się nie podobać, że jeszcze to, co kilkanaście lat temu było zwane zaburzeniem seksualnym, czy zaburzeniem postrzegania własnej płci, takim jak na przykład transseksualizm, dzisiaj jest nazywane oddzielną płcią, czyli że coś, co kiedyś było uznawane za anormalność, dzisiaj jest podnoszone do rangi normalności, może nam się to nie podobać. Niemniej jednak osoby, które znajdują się w takiej sytuacji, są ludzie. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. No, sądząc po wieku mojej widowni, wszyscy już mamy dojrzewanie dawno za sobą. Niektórzy może jeszcze już nawet nie pamiętamy, jak to było, ale większość z nas pewnie pamięta. No nie fajnie było dojrzewać, nie? Hormony buzują, tyle się dzieje, odezwać się do tej kobitki, nie odezwać, odezwać się do tego chłopaka, nie odezwać, rodzice cię nie rozumieją, jest przesrane, nie? Nie wyobraź sobie, że do tego wszystkiego, co ciebie spotkało, gdy dojrzewałeś lub dojrzewałaś, to jeszcze masz problemy z określeniem własnej płci. No nie jest fajnie, prawda? Jeszcze dodatkowy problem, także słuchajcie, organizacje,
Tak, możemy krytykować Jedderm, tak, możemy krytykować ba! Jeżeli ktoś próbuje się na przykład wybijać na swojej własnej płci i tego, że na przykład wygląda jak facet, a twierdzi, że jest kobietą i żąda, żeby za to na niego czy na nią głosować w wyborach, to oczywiście mamy prawo to krytykować, to bardzo mocno, bo na posła czy posłankę to powinno się zostać wybranym albo za zasługi, albo za umiejętności, albo za inteligencję, a nie za to, że się paraduje w spódnicy zamiast spodniach, prawda? Czy odwrotnie, w spodniach zamiast spódnicy, czy trochę tak, trochę siak. Okej? Okay? Natomiast odróżniajmy same jakby problemy, czy niestandardowość płci od bycia wyrachowanym, i to jest wielkie pi, człowiekiem, który wykorzystuje lub wręcz nawet kreuje, bo naprawdę nie ma żadnych zaburzeń, a tylko twierdzi, że ma, po to, żeby się na tym wypromować. Bo takich ludzi jest cała masa, również w naszej polityce paru by się znalazło. Albo ludzi, którzy chcą za to pieniądze, albo ludzi, którzy na przykład na tym próbują zbić nie kapitał polityczny, tylko kapitał medialny. Zdaje się, że w South Parku na tym, o tym bardzo mocno pojechali, prawda? Było tam powiedziano jakiś, o osobie, która występowała w Kardashiankach, tym ich show, no i występowała jako facet, a potem stała się kobietą. No i było to tak zwane bractwo tych poprawnych politycznie, które biło każdego, kto uważał, że ta babka nie jest najpiękniejszą kobietą w świecie. To jest zupełnie co innego, nie? Ale teraz będzie, słuchajcie, spis i charakterystyka wszystkich 56 płci. Dwie rzeczy. Pierwsze jest takie, że w sporej części blog ten jest inspirowany źródłem, które znajdziecie w opisie, łącznie z tym, że ja będę tutaj obszerne fragmenty czytał. W ogóle sam pomysł na ten blog się stąd wziął, więc daję to w opisie źródła. Do tego jeszcze sobie sporo czytałem, próbowałem się kontaktować z organizacjami genderowymi. Od razu mówię, że albo mnie zlewały i nie było odpowiedzi, albo te odpowiedzi były no nie za fajne, tak to powiem. Nawet kilka z tych odpowiedzi sobie nagrałem, nawet miałem to puścić, ale potem stwierdziłem, że lista ludzi, którzy mnie nienawidzą, chcą zniszczyć, albo po prostu uznają się za moich wrogów, jest wystarczająco długa. Nie będę sobie robił kolejnych. Natomiast tutaj taki apel, gdyby się pojawiła jakaś sensowna organizacja genderowa, która mi naprawdę wyjaśni, czym się różni cis woman od cis female, i wiele, wiele innych, które moim zdaniem są i autorem tego tekstu, który jest źródłowy też, czym one się od siebie różnią, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Najlepiej na ten mail do kontaktów biznesowych, który jest w opisie. Spotkamy się, chętnie zrobię wykład, chętnie posłucham wykładu, chętnie zrobię vloga, bo to jest moim zdaniem dość ciekawe. Oczywiście się nie obiecuję, że nie będę dociekliwy, nie będę zadawał pytań. No, aha, i jeszcze jakby punktem wyjścia do tego wszystkiego, do tego całego artykułu, na podstawie którego ja sobie wpadłem, żeby zrobić ten vlog, był Facebook. Facebook amerykański, który jakiś czas temu wprowadził 56 płci. Oczywiście wprowadził je seksistowsko, ponieważ przy zakładaniu konta można było wybrać trzy płcie. Male, female oraz custom, ewentualnie other, już nie pamiętam, czy tam było custom czy other, ale chyba other, czyli jakby te dwie płcie takie bardzo tradycyjne, male i female, zostały wyróżnione, prawda? Dopiero jak się nie załapywałeś na żadną z nich, to miałeś ten właśnie other albo custom i tam była wielka lista pozostałych płci, co do których mogłeś siebie określić. I teraz lecimy sobie, one są chyba w kolejności alfabetycznej. Pierwsza płeć, która została właśnie genderowsko określona, to jest agender, czyli apłciowy, ewentualnie bezpłciowy, tak? Agender, apłciowy, bezpłciowy, niepłciowy. Jest to osoba, która właśnie tutaj z różnymi się określeniami znalazłem. Czyli tak, pierwsze, takie najbardziej klasyczne, że jest to osoba, która stwierdza, że należy do płci ader-ader, czyli to już są płcie ader, a ona nawet na tej liście płci ader nie może się odnaleźć, czyli po prostu nie należy do żadnej z tych płci, ani kobieta, ani mężczyzna, ani te wszystkie inne wyszukane płcie jej nie należą. Ona jest
jakiejś jeszcze innej płci. Takie jedno rozszyfrowanie spotkałem, natomiast drugie, moim zdaniem dużo trafniejsze, jest to takie, że ktoś jest takiej płci, że nie wykazuje kompletnie żadnych cech płciowych. Jest po prostu apłciowy. Tak jak, nie wiem, tak jak w teorii są aniołowie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że teoretycznie aniołowie są bezpłciowi. I to nie tylko. Oni są oczywiście przedstawiani na malowidłach jako ewidentni samcy, przynajmniej tylko tyle, że podobno nie mają aparatu do rozmnażania, bo oni się fizycznie nie rozmnażają. Natomiast według opracowań są kompletnie apłciowi, czyli nie mają żadnych cech płciowych. To dopiero na malowidłach się dodaje. Ciekawe, prawda? Czy widzieliście kiedyś człowieka, który nie miał żadnych jakichkolwiek cech płciowych, ani tych pierwszorzędnych, to można sobie wyobrazić, że rzeczywiście, no eunuch nie ma, jak go się wszystkiego pozbawi. No ale jeszcze są trzeciorzędowe cechy płciowe, a przynajmniej drugo na pewno, już kurczę nie pamiętam z biologii, nie? W każdym razie pierwsze to są genitalia. No czy można sobie wyobrazić takiego człowieka, do którego patrzysz i on nie ma jakichkolwiek cech płciowych? Można, ja spotykałem w swoim życiu takich ludzi, którzy na przykład twarz mieli jak facet, biust jak kobita, resztę ciała jak kobita, albo na przykład część twarzy była jak kobita, a część twarzy był jak facet. No tutaj najlepszym przykładem jest Conchita Wurst, która... Ta osoba, gdyby nie to, że ma brodę, to prawdopodobnie wyglądałaby jak kobita, nie? Ale ma brodę jak facet. No to ma jednocześnie cechy kilku płci na twarzy. Natomiast taka, która nie ma jakichkolwiek, no właśnie, moim zdaniem jest to płeć teoretyczna, która w praktyce nie może występować. Oczywiście ja tutaj używam tej genderowskiej nomenklatury, czyli że to są płcie. W przypadku niektórych tych określeń, na przykład niektórzy lekarze mogliby stwierdzić, że to jest po prostu zaburzenie seksualne, zaburzenie medyczne, zaburzenie płci. Ja będę się trzymał tego stwierdzenia, że jest to płeć. Kolejna na określenie to jest płeć androgeniczna, pisze się androgynę, czyli na przykład androgeniczna była Mona Lisa, czyli posiada zarówno cechy męskie, jak i cechy żeńskie. I jak się tak na nią przypatrzy tak bardzo, bardzo blisko, to nie wiadomo, czy to jest baba, czy facet. Takich ludzi na pewno wiele spotkaliście w swoim życiu, że się na nich człowiek patrzy i nie jest do końca pewny, czy to jest, przepraszam za wyrażenie, baba czy chłop. Oczywiście jest to sytuacja, w której no, niezręcznie z obu stron, bo mam nadzieję, że wykazujecie się empatią i nie będziecie do takich osób używać określeń, które determinują płeć. No bo kurde, nie ma nic gorszego, jak powiedzmy jesteś chłopcem, który nie wiem, ma jakieś zaburzenia hormonalne i w wyniku tego ma pewne cechy kobiece i ktoś ci powie: o, cześć, jak masz na imię, dziewczynko? Nie jestem facet, nie? No, też trochę empatii, w każdym razie takie, to jest androgenika, to jest coś bardzo od dawna znane. Natomiast za cholerę nie rozumiem, czym się różni androgynę od androgynous, czyli czyli tak jakby androgeniczny i androgenowy. No, nikt nie umie mi wyjaśnić i tutaj autor tego artykułu również takiego wyjaśnienia nie znalazł, czym różnią się osoby, te dwie płcie. Bardzo możliwe, że to jest po prostu robione na siłę właśnie, żeby to no, po prostu zwielokrotnić, tak? Do tego jest jeszcze płeć dwupłciowa, czyli bigender, dwupłciowość. I teraz tak, tutaj jest, są też nie do końca wiadomo, co to znaczy. Przeczytam wam w źródle. Bigender, czyli płeć dwupłciowa, ale od androgeniczności różni się prawdopodobnie tym, że może być to miks dowolnych dwóch płci, a nie tylko kobiety i mężczyzny. Ok? Czyli tu jest właśnie coś takiego, że to może to być na przykład połączenie transseksualisty, kobieta w mężczyznę z mężczyzną, czy nie wiem, taki bardziej męski transseksualista, coś takiego. Natomiast spotkałem się również z drugim określeniem, że bigender jest to
jest wtedy, gdy, bo androgeniczny to jest taki, że ciężko jest określić, czy to jest baba, czy facet. Również z twarzy, prawda? Natomiast dwupłciowość polega na tym, że cechy inne niż pierwszorzędne są na przykład męskie, natomiast cechy pierwszorzędne są kobiece lub odwrotnie. Czyli mówiąc krótko, kobieta z penisem albo facet, nazwijmy to, z muszelką, nie? Że to jest, jest bigender. No, ciekawe, nie powiem ciekawe i też wydaje mi się, że to powinno być bardzo mocno doprecyzowane i takie opracowanie chyba powinno być zrobione. No bo jeżeli... jeżeli takiej płci nie ma, czyli właśnie określenie na kobietę z penisem lub mężczyzny z muszelką, no to w tym momencie jest luka. Nie wszystkie płcie zostały opisane. Ewentualnie trzeba będzie ich zrzucić do płci ader-ader, albo, bo chyba nie jest to płeć bezpłciowa, bo jednak jakieś płeć mają. Dalej jest cała seria płci cis. Przy czym też znowu jest rozbicie i istnieje samo cis. Samo cis oznacza tyle, że jesteś takiej płci, z jaką identyfikowałeś się pierwotnie. I teraz tu znowu są dwa ciekawe rozróżnienia. Po pierwsze mówi, że, może wam przeczytam z opracowania, cis jest to płeć, która jest taka sama jak w chwili narodzin. Czyli każdy, kto jest... Tutaj ten autor tego artykułu no też jakoś specjalnie nie pała, widać, do tych organizacji, które nazywa, no robią nazwy tych różnych płci sympatią. Sobie trochę tak śmieszkuje. Płeć, która jest taka sama jak w chwili narodzin, czyli każdy, kto jest tak zacofany, że nigdy w życiu nie zmienił płci, może nazywać się jako cis. No czyli ja bym był cis male albo cis man. Za cholerę nie wiem, jaka jest między tym różnica. Natomiast spotkałem się również z drugim określeniem, czyli, że nie ta płeć, w której się urodziliśmy, bo, i tutaj jest ciekawostka, czasem się urodzimy i naprawdę za cholerę nie wiadomo, jakiej jesteśmy płci. Bo cechy, powiedzmy, inne niż... No, dziewczynkę od chłopczyka lekarze, że tak na pierwszy rzut oka odróżniają w ten sposób, że ma po prostu po tych... Boże drogi, dlaczego mam problemy z wysłowieniem się? Po genitaliach rozróżniają, no. Poza tym to no, ciężko u niemowlęcia, u noworodka poznać, że to jest dziewczynka czy chłopczyk. Przejdźcie się po sąsiadach, którzy mają małe dzieci, znaczy nie nachodźcie ich w domu, tylko na przykład przy windzie, nie? No kurczę, przecież to są wszystkie takie same. To się rozpoznaje, że jak jest bardziej na niebiesko ubrany, to chłopczyk, a jak bardziej na różowo, to dziewczynka. Tak to za cholerę tak samo. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, które są bardzo przykre, że na przykład ktoś może urodzić się na przykład z dwoma kompletami genitaliów, czasem niekompletnymi. I na przykład zewnętrzne te narządy rodne ma męskie, a w środku są kobiece. Albo może tak być, że ma i jądra, i żeńskie. I czasem to jest... To jest przykre, tak? Na przykład, bo czasem jest tak, że później chirurgicznie się tak robi, żeby zostały tylko elementy jednej płci. No to oczywiście rodzice muszą podjąć decyzję, której, jeżeli się da, jeżeli jest wybór, prawda? Czasem podejmą decyzję niesłusznie, w tym sensie, że dana osoba no, czuje się, no, urodziła się takim chłopco-dziewczynką, no i rodzice na przykład zdecydują, że będzie chłopcem, a ona potem się czuje bardziej dziewczynką, nie? I mogą być z tego różne problemy. Natomiast kurczę, przez tą moją empatię to chyba niektórzy zaczną mnie hejtować, ale w dupie to mam, szczerze. Też mi się nie podoba dzisiejsze społeczeństwo, też mi się nie podoba te wchodzenie na głowę różnych organizacji LGBT, ale kurczę, to jest tak, wejdźcie sobie na kanał Jakubowski 76 albo 78. To jest facet, który jest homoseksualistą. Bardzo w porządku facet, nikomu nie wchodzi na głowę. On ma bardzo fajny vlog na temat organizacji LGBT, które mówią, że to jest margines, w tym sensie, że większość ludzi, na przykład homoseksualnych, sobie po prostu chce normalnie żyć i nikomu nie wchodzi na głowę. A te organizacje wykorzystują swoją odmienność płciową do wybijania,
wiesz, trochę tak jak z feministkami. No chyba nie masz problemu do wszystkich kobiet, tylko dlatego, że jakieś skrajne feministki co jakiś czas zrobią siebie kretynki, nie? No właśnie, tak samo tutaj. I także też mi się te organizacje LGBT ze swoją głośnością, ze swoją wulgarnością, ze swoją natarczywością, w tym o pieniądze, bardzo nie podobają. Ale to nie znaczy, że ja będę cokolwiek dokuczał ludziom, którzy zostali dotknięci jakimś problemem. Okej? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe dla wszystkich, a jeżeli nie, trudno, no. Najwyżej dostanę parę łapek w dół, parę subów, no ja już taki jestem, no. Trudno, wezmę te hejty na klatę. O czym ja mówiłem, w każdym razie ta płeć przy urodzeniu wcale nie musi być tak określona, okej? Okay? To jest jedna rzecz. W każdym razie spotkałem się tutaj z określeniem, że cis to jest osoba, która w momencie, w którym już utożsamiła się raz z jedną płcią, to już się tej płci trzyma. I zgodnie z tą logiką jest, że cis dalej lecimy. Jest cis i cisgender. I tutaj właśnie może o to chodzić. Że tylko oni też tego nie umieją dokładnie powiedzieć. I dlatego jest w tym opracowaniu, że cis i cisgender znaczy dokładnie to samo. Natomiast na logikę, jeśli cis ma dwa znaczenia, czyli ktoś urodził się jako chłopczyk, bach, i lub dziewczynka, no to jest cis. Natomiast cisgender to właśnie może być osoba, u której zdecydowano, że ona będzie jak jednej płci i tego nie zmienia. Wszystko jedno, czy zdecydowali to rodzice, czy zdecydowała to ona. No i tak lecimy. Mamy cis female, czyli kobieta, która urodziła się kobietą i jest kobietą. Cisgender female, czyli osoba, która jako pierwszą swoją płeć zidentyfikowała się z płcią żeńską, i dalej trwa, prawda? Cis male, cisgender male, tak samo tylko z facetem. I teraz się zaczynają schody. Czym się różni cis male od cis man? Według opracowania, do którego link macie w opisie, nie różni się kompletnie niczym i jest to po prostu dublowanie. Według większość organizacji, do których się dodzwoniłem, też za cholerę nie umie mi tego wyjaśnić. Natomiast spotkałem się z takim określeniem, że cis male to znaczy tyle co męski, natomiast man to znaczy mężczyzna. I teraz zaczyna się robić naprawdę ciekawie lub nieciekawie, ponieważ męski to znaczyłoby, że taki, no powiedzmy, samiec, taki męski facet, natomiast male to znaczy tylko tyle, że ma zaproszenie kuśkę i czuje się facetem, nie? To też już jest takie rozróżnianie i moim zdaniem pozycjonowanie bardzo niefajne. W tym sensie, jeśli jesteś wystarczająco męski, to jesteś male, a jeżeli, nie wiem, brak ci testosteronu, broda ci taka fajna nie rośnie, no to co, to będziesz tylko man? To jest takie trochę przykre, nie? Takie, bym powiedział, nie pasujące do tych organizacji, które generalnie to tak bardzo, nie wiem, emanują tym, żeby czasem tylko kogoś nie urazić, a tutaj bach, taka, nie wiem, od, nie wiem, masz 100 włosów na centymetr, no to jesteś męski, możesz być male, a jeżeli masz tylko 55, to nie? Dziwne to moim zdaniem, też trochę chore w tej chorobie, zwłaszcza jeżeli ktoś stosuje, nie wiem, ja bym to w ogóle nazwał nazizm poprawności politycznej i narzuca go innym, a sam się nie stosuje do takich rzeczy, które zdroworozsądkowo byśmy pewnie nie chcieli wprowadzać, typu, nie wiem, rozróżniać, nie wiem, samczego faceta, bardzo męskiego, od takiego zniewieściałego, nie? O, właśnie, to chyba w ten sposób by powinno iść. No chyba byłoby to nieładne. No i tak samo jest z kobietą, cis woman, cis female i są wersje cis gender. Lecimy dalej. Mamy female to male. Jest to płeć, która ktoś urodził się jako kobieta, czyli female, natomiast teraz stwierdza, że jest mężczyzną. Oczywiście dzieje się tak na trwale ze względu na przyjmowanie różnych środków, nazwijmy to hormonalnych, oraz przejścia różnych zabiegów chirurgicznych. Tutaj warto powiedzieć, że oczywiście według ideologii gender jest to wtedy 100% kobieta i 100% mężczyzna. Można zrobić nawet taką plastykę, że się z penisa robi namiastkę pochwy, natomiast
taka osoba nie będzie miała zdolności płodzenia w nowej płci. I sami ocencie, jak to jest. I teraz zaczyna się robić ciekawie, bo jest male to, female to male, opowiedziałem o co dzieje, o co chodzi, a zaraz za tym jest FTM, która jest dokładnie tym samym, tyle tylko, że inaczej nazwanym, po prostu od pierwszych liter. F, female, T, T, male, M. Czyli po prostu to już jest zwykłe chamskie zdublowanie. Potem jest, ponieważ teraz oczywiście jest też w drugą stronę płciowo, natomiast mamy tutaj alfabetycznie, jest też płeć gender fluid, czyli płeć płynna. Czyli zmieniająca się często w dość niedużych określeniach czasowych, bo oczywiście płeć można sobie zmieniać. Ale gender fluid oznacza to, że żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, a raz masa innych płci. Tylko w tym wypadku nie, że obcujemy sobie z różnymi ludźmi, tylko sami stajemy się różną płcią, prawda? Kolejna płeć to jest gender non-conforming, czyli płciowy non-konformista. I teraz według opracowania jest to dokładnie to samo co gender fluid, tyle tylko, że z mniejszym poczuciem satysfakcji z transferu w nową płeć. Tutaj ja bym to określił troszeczkę inaczej, że płciowy non-konformista jest to człowiek, który się stawia, czyli i w zasadzie należy do jakiejś z tych płci, ale nie chce do niej należeć i próbuje je modyfikować. Jest to bardzo dziwne. Potem jest gender questioning, czyli pytający o swoją płeć. Jest to nic innego, tylko płeć queer. I ta płeć queer to jest właśnie te Q w takim dłuższym skrócie LGBTQ. No bo LGBT, czyli lesbijki, geje, biseksualiści i transwestyci oraz Q, czyli queer. Człowiek, który dopiero poszukuje swojej jej płci. Przy czym tym się różni od fluid oraz od non-conforming, że on jeszcze za cholerę nie wie. Człowiek, który jest w płci fluid, no to rano budzi się i stwierdza, nie, jestem kobietą. I spoko, nie ma problemu, będę sobie kobietą, a potem stwierdza, dobra, zmieniam, teraz będę mężczyzną, a potem stwierdza, że może jest, tak będzie jakąś inną płcią. I to jest ciekawe, że na przykład wolno mu zdecydować, że był cisgender, bo to jest oszustwo, bo jak on zmienia, no to już nie może należeć do cis, no ale przecież tutaj jest cała idea genderyzmu, polega na tym, że jesteś tym, kim chcesz, żebyś był, czyli już jest zaprzeczenie. Podobnie jak na przykład w chrześcijaństwie jest taki paradoks, o, to jest właśnie paradoks genderyzmu, ale w chrześcijaństwie jest taki paradoks, że skoro Bóg może wszystko, to czy może wymyślić zagadkę tak trudną, że nie będzie w stanie jej rozwiązać. No właśnie, tak samo jest tutaj, że jeżeli on zmienia sobie świadomie, bo na to sobie chce, no to jest gender fluid, natomiast questioning to jest taki, że na przykład urodził się jako kobieta, cały czas uważał, że jest kobieta, a teraz czuje, że z jego płcią jest coś nie tak. I się zastanawia, jakiej płci jest. A na razie to należy do płci taka nijaka. Potem jest gender variant, czyli płeć wariantowa, i to jest taka płeć, która bierze z różnych płci to, co jest jej najlepsze, czyli taki typowy custom made. Sam określ swoją płeć. Coś tak, jakbyś poszedł do pizzerii i wziął sobie tą najdroższą pizzę custom, w której skomponuj własną pizzę. No, coś takiego. Potem jest gender queer i tutaj mamy oczywiście pomówienie, nie pomówienie tylko, o Boże, powielenie kolejne, bo gender queer to jest to samo co gender questioning. Potem mamy interseksual, czyli międzypłciowy. I to bym określił, że to jest to samo co androgeniczny, no bo androgenika to jest właśnie taki pomiędzy płciami, taki nie wiadomo jaki, tylko tutaj chodzi o to, że to jest pomiędzy dwoma płciami z tego szerszego spektrum. Potem mamy oczywiście male to female, czyli coś co było już omawiane w drugą stronę, czyli jest to kobieta, która urodziła się mężczyzną, ale zdecydowała się przejść terapię hormonalną oraz kazać sobie przerobić pewne rzeczy, żeby formować prącie i teraz jest facetem. Później mamy oczywiście zdublowanie MTF,
czyli skrót od pierwszych liter, znaczy dokładnie to samo, tylko inaczej się zapisuje. Potem jest płeć nider, czyli nijaka, czyli ktoś. I teraz tak, mówią, że to jest to samo co agender, czyli apłciowość. I ja bym się właśnie z tym zgadzał, że apłciowość, czyli ktoś, kto nie ma za cholerę żadnych cech żadnej płci. To jest po prostu nigender, taki sobie nijaki. Czym to się różni od płci neutralnej? Za cholerę, nie wiem, bo kolejna płeć to jest właśnie trios, czyli płeć neutralna. Właśnie nie rozumiem, bo to jest trochę tak, jakby płcie były agresywne, nie? To wtedy ta zachowuje neutralność, czyli nie łączy się z żadną inną nie chce wchodzić w interakcję. Natomiast, no czym to się różni od nijaka, za cholerę nie umiem. I bardzo wiele osób pytałem, co ta płeć znaczy i nikt nie umiał i czym się różni właśnie od agender, nider, za cholerę nikt mi nie umiał tego wytłumaczyć. Non-binary, czyli znaczy tyle, co no właśnie dzisiaj za cholerę nie wiadomo, co to znaczy. Chyba to samo, co po prostu poszukujący swojej płci. Oczywiście oprócz tego jest jeszcze płeć ader, czyli płeć inna. Żadna z tych wymienionych. I tutaj autor się śmieje, że to jest chyba jakaś brednia, no bo jest tyle tych płci, jeszcze tutaj nie umieć się dopasować, to już jest po prostu beznadziejność. Natomiast co chcę powiedzieć, to, że to było bardzo fajnie określone na South Parku, bo tutaj te wszystkie płcie zakładają jednak pewne odniesienie do tych dwóch płci, które są, narażę się na hejt teraz z drugiej strony, normalne, czyli kobieta i mężczyzna. Natomiast na South Parku strasznie fajnie sobie pocisnęli, że przecież ktoś może się na przykład czuć delfinem i sobie zrobi delfinoplastykę. Albo może ktoś się czuć małpą i jest i czuje się, robi sobie małpoplastykę, że po prostu sorry, no, jesteś płci innej i tam się wrzuca kompletnie wszystko. Przy czym nie są to za cholerę ci futrzaki, no bo futrzaki to po prostu lubią się poprzebierać te swoje stroje, natomiast to nie ma nic wspólnego z płcią, tylko takie jakieś inne akcje. Dobra, lecimy dalej. Pangender. O, pangender to jest bardzo ciekawa płeć. Jest to płeć, która składa się ze wszystkich innych możliwych płci. Czym to się różni od tej płci, o której przed chwilą mówiłem, że to jest taka płeć typu pizza, skomponuj własną pizzę? Za cholerę nie wiem. Natomiast wiem, co to jest trans. Trans jest to oczywiście mieszanka. Taki klasyczny transseksualista jest to mieszanka płci męskiej i damskiej, ale nie stała. To znaczy, ktoś na przykład urodził się mężczyzną i jest mężczyzną, ale na przykład jak idzie na imprezy, to lubi przebierać się za kobietę. On nadal na przykład w pracy chce być mężczyzną, ale na imprezie chce być kobietą. No i to jest właśnie takie bardzo, bardzo określone. W określonych sytuacjach chce być taki, w określonych sytuacjach chce być taki. Potem mamy trans kropeczką, oznacza to mniej więcej tyle, że może być przejście pomiędzy różnymi płciami, że tak jak klasyczny transseksualista, no to jest między kobietą a mężczyzną, to trans kropeczką jest pomiędzy różnymi innymi płciami, które między innymi zostały tutaj wymienione. Potem jest trans female, trans male i cała masa różnych takich, moim zdaniem, na siłę robione, prawda? No bo oczywiście, że rozumiem, trans female to będzie, gdzie kobieta, która lubi się przebierać za mężczyznę, trans male to będzie mężczyzna, który lubi przebierać się za kobietę, tylko oni to straszliwie rozciągali, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jest tak, trans female,
transfemales.com, transmail, transmails.com, transman, transmans.com, transperson, transpersons.com, transwoman, transwomans.com, transfemine, transgender, transgenderfemine, transmail, transman, transgenderperson, transgenderwoman, transmasculine, transsexual, transsexualfemale, transsexualmale, transsexualman, transsexualperson, transsensualwoman oraz two-spirit. Pytałem naprawdę wiele osób, wiele organizacji, czym te określenia się od siebie różnią. Za cholerę nikt nie wiedział. W związku z tym ja też nie powiem. I na końcu dodam tylko tyle, że moim skromnym zdaniem przy zachowaniu empatii, takiej na zasadzie widzimy, że człowiek cierpi, to mu nie dokuczamy, ale z drugiej strony nie pozwalaniu na jakieś chore akcje typu tylko dlatego, że ktoś jest inny dla ludzi pozostałych, nawet może dziwny, to zaczynamy mu, nie wiem, bić brawo niczym Angela Merkel, nie wiadomo komu, i nadawać dodatkowe cechy, jak była przecież taka osoba, która chciała zostać marszałkiem Sejmu i było powiedziane, że jeżeli nie zostanie wybrana lub wybrany, to będzie to oznaczało homofobię, mimo tego, że ta osoba była raczej transseksualna, nie homoseksualna, no to no właśnie gdyby to wszystko odrzucić i to zarówno te skrajności z jednej strony, jak i skrajności z drugiej strony, to cały gender studies byłoby do niczego niepotrzebne. To znaczy ono w ogóle jest do niczego niepotrzebne. Moim zdaniem gender studies nic nie robi, tylko kosztuje masę kasy, nie umie na nic odpowiedzieć i tylko wkurza ludzi. Tak mi się wydaje. Jeżeli wy uważacie inaczej, piszcie w komentarzu. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Spis i charakterystyka wszystkich 56 płci. Jak widzicie, oni sami nie wiedzą, co tworzą, ale tworzą tego bardzo, bardzo dużo. I ja cały czas uważam, że jeśli ktoś na przykład uważa się, że jest płci, na przykład plejadianie, to też powinno to być napisane. Swoją drogą, też mi się teraz przypomniała mi się właśnie ta spiskowa teoria o kosmitach, to właśnie chyba plejadianie mieli kilkanaście płci. Także cholera wie, może nas czekają właśnie jakieś takie rozróżnienia bardziej namacalne niż tylko duchowe, bo tutaj właśnie cała sekret tej gender studies jest właśnie bardziej na poczuciu własnej płci, ale może ktoś kiedyś nazwie taką płeć jak Conchita Wurst, nie? W końcu teraz na kobietę z penisem mamy już określenie, tak? Nieważne jak to się nazywa, to może właśnie na określenie typu kobieta bez penisa, ale za to z brodą, może kiedyś też określenie będzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa pa. Jak się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, trzymaj się, do zobaczenia, hej!